Voilà, są. Skończyłem moje trojaczki. 2, 3. Nowa konstrukcja, nowe przemyślenia. Z zewnątrz. Środek z tej strony. Czyli będzie na zimno. I tutaj jest coś ala nadstawka i tu będą 2 dodatkowe wlotki. I zaraz wlotki, ale również do wentylacji. Zaraz pokażemy od środka. Tak, to już jest gotowy. Gdyby nie deszcz, dzisiaj już by w nim były przesiedlone pszczoły. Ale zrobię to jutro. Tutaj jest nadstawka. Na zimę będzie ocieplenie. Na razie jest to, co jest, czyli szmaty. Ale będzie zrobiony jakaś fajna poduszeczka z trocinami w środku. Wszystkiego. Tu jest nadstawka. Tak jak pokażę. O! To się zdejmuje. W każdej chwili można zdjąć. Żeby było lżej sterować. O, tu też na takie dziurki powierciłem i tu znowu są, widać, bolce. O, one mi po prostu będą trzymały równo. Nadstawka będzie taka, że kiedyś pokażę. Myśliłem, jak będzie okazja, nagram, pokażę, jak będą nadstawki. W końcu razie na zimę to będzie wentylacja. Tu będzie zawsze jakaś szczelina. I tutaj zapeczki. Ile się tam uheblowało? 0,5 cm. O. Żeby pszczół nie gnieścić, żeby sobie na zimę miał jak przechodzić. O. I tak, i to będzie tak, i będzie maksymalna liczba snów. A tutaj jest snów 15. Powinno wystarczyć. Zatwór. Prosta sprawa. Snowy. 2 cm, 2,5 cm i odstępnik. Centymetr. Nabiłem plastikowy. Równe zrobione nowy przez stolarza. Zaraz. Już dzisiaj zdejmę. Zaraz zdejmę. O, tak to wygląda. Jest rzucona melisa, ponieważ jutro będą pszczółki. Jest na tartul. Są więcej? 50 na 50. Miałem robić denicę wysuwaną, ale... I jeszcze pokażę, co wymyśliłem. O, to jest standardowo do kwasu nóżkowego. Sieteczka. Na to będzie się kładło. 20 ml kwasu nóżkowego. Tu draneczki. I spokojnie przykrywamy. I niech odprowadzuje. I tak to wygląda. 4 lotki z tej strony. Będzie dobrze cieplony. To jest 4 cm. Długość tutaj 62. Wysokość takiego jednego to jest o 10 cm. I z takich elementów jest cała konstrukcja wykonana. I tyle. A jak wyjdzie w praniu, to się okaże. Natomiast jest coraz lepiej. I mam 3 takie.
do jednego będą przeniesione. To Barhaj, mojego jednego ulika, który jest dziurawy i łażą w nim obce pszczoły plus moje i jest niedobrze. A w dwóch pozostałych będą całkiem nowe rodzinki osiedlone, więc będzie bez węzy, wszystko naturalna zabudowa, będzie lepsze. No, to tak wygląda. Zaraz bateria się skończy. O, to tak jest tak z rodzikami. Na razie, no takie.